10 faktów o złocie. Jest to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79. Poza helowcami, czyli tak zwanymi gazami szlachetnymi, jest najmniej reaktywnym pierwiastkiem, ma oznaczenie Au od łacińskiego słowa aurum. Masa złota podawana jest w uncjach, trojańskich. I taka uncja ma masę 31,1 g. A to oznaczenie trojańska wcale nie odnosi się do tej Troi na przykład z Homera, tylko od miasta Troyes w północno-wschodniej Francji, gdzie w średniowieczu było takie centrum handlu między innymi złotem. Dlatego ta uncja jest określana jako uncja trojańska. I tu musimy zapamiętać, że poza uncją trojańską są również inne uncje. Chociaż gdy mówimy o uncjach i o złocie, to mamy na myśli właśnie tę uncję trojańską i 31,1 g. Złoto topi się w temperaturze 1064 stopni Celsjusza, natomiast drze w temperaturze 2856 stopni Celsjusza. Tutaj należy zaznaczyć, że chociaż powszechnie uważa się, że tylko woda królewska może rozpuścić złoto, to jednak złoto, pomimo swojej gigantycznej odporności, rozpuszcza się również w rtęci i w zasadowych roztworach cyjanków. Chociaż i tak ta legendarna odporność na interakcje z innymi substancjami w przypadku złota jest potwierdzona. Ono jest naprawdę jednym z najmniej reaktywnych pierwiastków, o czym wspomniałem w pierwszym fakcie. Złoto jest też najbardziej kowalnym metalem. Z 1 grama złota da się zrobić, czy raczej rozbić go na arkusz o powierzchni 1 metra kwadratowego. Taki cieniutki arkusz staje się półprzezroczysty, a ponieważ taki arkusz bardzo dobrze odbija podczerwień, w doskonały sposób nadaje się na przykład do produkcji osłon przed promieniowaniem cieplnym. Jest to wykorzystywane w kombinezonach żaroodpornych, w kombinezonach astronaut. Dzięki tym właściwościom, dzięki temu, że może zostać rozbity naprawdę na taki półprzezroczysty arkusz i można tym złotem również pokrywać powierzchnię, powoduje to, że ta właściwość, odporność na promieniowanie cieplne często jest właśnie w tego typu osłonach wykorzystywana. Od kilku tysięcy lat do połowy XX wieku złoto było podstawowym elementem polityki pieniężnej, czyli funkcjonował parytet złota. Na przykład emitowane pieniądze papierowe miały pokrycie w złocie. Ograniczało to oczywiście ilość pieniędzy w obrocie, ale dawało również możliwość, że ktoś, kto posiadał te pieniądze, mógł pod pewnymi warunkami wymienić je na złoto, oczywiście o odpowiedniej wadze. To ograniczenie dla zarządzających pieniędzmi, tak to ujmijmy, było zbyt duże, dlatego od XX wieku zrezygnowano z parytetu złota. Ostatnia zrezygnowała z parytetu złota Szwajcaria w 1999 roku. I obecnie pieniądz jest całkowicie oderwany od złota i ten parytet złota, prawdopodobieństwo, że parytet złota kiedykolwiek wróci, jest właściwie zerowe. Tylko po co nam złoto? Poza tym, że daje pewne fajne właściwości chroniące przed promieniowaniem cieplnym. Oczywiście są wykorzystywane jego pozostałe właściwości, w tym głównie to, że jest czymś cennym. Ale i tak około 10% trafia do przemysłu, 40% jako właśnie środki inwestycyjne, a nawet połowa jest wykorzystywana w jubilerstwie. Choć tutaj należy zaznaczyć, że ta część, która trafia do jubilerstwa, również jest wykorzystywana w dużej mierze jako coś będące inwestycją czy też oszczędnością. Jednak te właściwości, to jakie ma właściwości chemiczne, fizyczne złoto, powoduje, że około 10% złota jest wykorzystywane właśnie jako metal potrzebny w przemyśle. A gdzie w przemyśle potrzebne jest złoto? Wszędzie tam, gdzie te właściwości są potrzebne. Zwłaszcza chodzi tutaj o przemysł elektroniczny. Te urządzenia, które potrzebują metalu zapewniającego najlepsze właściwości, czyli na przykład urządzenia stosowane w lotnictwie, medycynie, przemyśle kosmicznym, zawierają właśnie złoto. Tak, żeby wykorzystać jak najlepszy metal, jak najlepszy materiał, zwłaszcza w przypadku
zastosowań, gdzie ta cena nie jest tak ważna, a ważniejsze jest bezpieczeństwo oraz możliwości. Czyli do produkcji na przykład złącz, okablowania, do tego dochodzi przemysł chemiczny, wszędzie tam, gdzie te właściwości złota mogą być wykorzystywane. I należy pamiętać, że to złoto, te 10% wykorzystania w przemyśle, to naprawdę bardzo ważny element. Sztabka złota waży 12,4 kg, taka można powiedzieć sztabka służąca do wymiany pomiędzy bankami i zawiera ona 400 uncji trojańskich. 12,4 kg czy też 27,4 faktycznie są też sztabki mniejsze. Najmniejsze potrafiące ważyć nawet 1 gram. Chociaż najczęściej spotykane są w takim normalnym obiegu sztabki jednouncjowe. Największa sztabka na świecie waży 250 kg i ma wymiary 40,5 cm długości, 19,5 cm szerokości i 16 cm wysokości. Więc jak widać, taka sztabka, która nie wydaje się czymś dużym, a waży 250 kg, oznacza to, że to złoto też jest ciężkie. Nie tylko jest bardzo drogie, ale również ciężkie. Zawartość złota, na przykład w sztabkach czy też w biżuterii, wyraża się przez próbę złota. Czyli ilość złota w stopie i jest to wyrażone w promilach. Czyli jeśli złota jest 99%, tego czystego złota jest 99% w stopie, to ma ono próbę 990. Tą ilość złota określa się też w karatach. 1 karat to 1,24 zawartości wagowej. I 24 karaty złota to próba 1000, chociaż realnie 99,999%. 23 karaty to próba 958, 12 karatów to próba 500. Ale jednak próbę złota najczęściej się określa właśnie w tych promilach, gdzie na przykład zawartość czystego złota wyrażona w 99,9% to po prostu próba złota 999. Złoto do tego jest jedynym metalem o kolorze żółtym czy też takim złotawym, no stąd też nazwa kolor złoty. Inne metale mogą mieć taką barwę, ale żeby ją uzyskać muszą wejść w reakcję chemiczną z jakąś substancją, musi dojść do reakcji chemicznej z ich udziałem. Dopiero wówczas mogą mieć taką barwę, taki kolor. Jak widać, złoto jest czymś bardzo ciekawym, czymś, co od tysięcy lat powoduje, że ludzie bardzo je cenią. I chociaż to wykorzystanie w przemyśle również jest zauważalne, te 10% wydobycia trafia do przemysłu, to jednak nadal złoto jest czymś, jest kruszcem, które ma wartość, ma cenę, ponieważ tak przyjęliśmy je doceniać. Tak to ujmijmy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.